Powiem wam, że tu się dzieje dużo więcej niż nam się wydaje. Słyszeliście kiedyś o murmuracji? Jest to fenomenalne zjawisko, którego autorami są szpaki i te oto małe ptaszki robią tak zadziwiające rzeczy, że jak się niedawno dowiedziałem w ogóle o tym zjawisku, to zwoje mózgowe wykręciły mi się na lewą stronę. Zapraszam na materiał. No, jak dla mnie to zjawisko jest po prostu fascynujące, zadziwiające, szokujące i bardzo, bardzo tajemnicze. A więc tak, czym jest murmuracja i dlaczego ptaki wirują? Murmuration. Wielka tajemnica zachowania szpaków tworzących podniebne formacje. Podniebny spektakl dziesiątek tysięcy szpaków. Zjawisko jest fascynujące i jednocześnie tajemnicze. Naukowcy próbują zrozumieć, dlaczego ptaki to robią, a także jak to w ogóle jest możliwe. Miejscowość Gretna na południu Szkocji to jedno z niewielu miejsc, gdzie można obserwować ogromne, nawet stutysięczne formacje ptaków. Tak, dobrze słyszycie, nawet stutysięczne. O tej porze roku szpaki tworzą na niebie ogromne chmury, jednak nadal nie wiadomo, dlaczego to robią. Brytyjczycy postanowili to zbadać. Formacje szpaków są na tyle wyjątkowe, że w języku angielskim istnieje słowo osobno je określające – murmuration. Nie wiadomo jednak, dlaczego ptaki tworzą tego rodzaju formacje. Jedna z teorii na ten temat mówi, że mogą one w ten sposób informować o znalezieniu odpowiednio dużej grzędy. Ma to zachęcić inne ptaki do przylatywania w to miejsce, a im większe stado, tym ptakom jest cieplej. Tłumaczy dr Anne Goodenough z Uniwersytetu Gloucestershire i dodaje, że formacje mogą składać się nawet ze 100 tysięcy ptaków. Badania nad zachowaniem szpaków. Uniwersytet Gloucestershire i Towarzystwo Biologiczne prowadzą obecnie badania nad zachowaniami szpaków, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki. Osoby, które je obserwują, są proszone o zanotowanie takich informacji jak miejsce, liczba ptaków i długość trwania zjawiska. Jak informują badacze z całej Wielkiej Brytanii, od Cornwalli po John O'Grates, spłynęło już ponad 600 raportów na temat formacji szpaków. Naukowcy nie wiedzą też, dlaczego tylko europejskie szpaki tworzą tak ogromne podniebne pokazy. Dzięki temu jest to wyjątkowo fascynujące, mówi dr Goodenough. Jeśli chodzi o to, to jest to troszeczkę informacja nieprawdziwa, bo możemy znaleźć nagrania z murmuracji szpaków, właśnie z tego wirowania, które pochodzą na przykład ze Stanów. Tutaj znalazłem na YouTubie z 29 grudnia 2020 roku nagranie, które po prostu pochodzi gdzieś ze Stanów. San Rafael, California. Czyli to nie jest chyba tylko także europejskie szpaki. No coś pięknego w ogólnie. Więc tutaj ta informacja nie jest do końca chyba prawdziwa. Generalnie z tego, co się ostatnio wczytywałem w ten temat, nie jest jakoś za dużo informacji podanych, ale no zobaczcie tutaj na to zdjęcie na przykład. No, tu w ogóle się ptak z tego uformował, nie? Sprawa wygląda tak, słuchajcie. Od kilkudziesiąt do kilkuset tysięcy szpaków leci sobie w jakieś tam miejsce. Tych miejsc jest kilka na świecie. Jedno, o którym tutaj wspomina ten artykuł, leży właśnie w miejscowości Gretna. Na szczęście dla mnie na przykład, bo bardzo mnie ten temat zainteresował, jest to około 128 km, 126. Ja mieszkam tutaj w Paisley, a do Gretna mam jakieś właśnie 126 km, czyli niecałe 2 godziny drogi, powiedzmy. Gdzieś mniej więcej tutaj i z tego, co się orientowałem, no to od października już się zaczyna to dziać. Dlaczego w ogóle się tym zainteresowałem? No po pierwsze dlatego, że los chciał, że wychowuję sobie małego przyjaciela, którego przed chwilą widzieliście. On tutaj też ze mną teraz jest podczas nagrywania tego materiału i mi troszkę dokucza, bo sobie chodzi po klawiaturze i dziobie sobie myszkę, którą ja się teraz posługuję, no ale cóż. No i dzięki niemu zacząłem się trochę interesować tymi ptakami, no i przede wszystkim moją taką uwagę przykuł fakt. Przestałem je widywać tutaj jakoś tak, nie wiem, zastanawiałem się, gdzie one mogły odlecieć.
No i zacząłem sobie trochę o nich czytać i trafiłem na tą właśnie murmurację całą, murmuration. Generalnie wiedziałem już od dawna, że ptaki sobie latają w takich różnych, powiedzmy, dziwnych formacjach gdzieś tam. No to się słyszy, to się widzi. To nie jest nic nowego, aczkolwiek nie spodziewałem się, jaka jest skala tego. No i nigdy, tak jak teraz, nie zastanawiałem się, dlaczego one to robią. Jest to po prostu coś niesamowitego. No a tutaj, jak czytamy w tych różnych artykułach, oczywiście, jak to bywa z naszą piękną nauką, która jak nie wie, no to spekuluje. No i tutaj też są różne teorie, dlaczego one to robią, no ale to znowu, nie wiedzą, to nie wiedzą. Powiedzą, że nie wiedzą, ale wydaje im się, że to może mieć związek z czymś takim, a nie innym. Generalnie nikt o tym nie wie, jest to tajemnica. Badają, ale no raczej... No zastanówmy się, jak się możemy dowiedzieć, dlaczego akurat ptaki sobie takie formacje robią. Jaki jest cel tego? A dla mnie ta sprawa ma bardzo głębokie znaczenie w ogóle, głęboki sens, ponieważ jest to dla mnie o tyle tajemnicze, ciekawe, ale daje myśl, takie głębsze rozmyślanie, że tego typu zachowanie musi być, według mnie oczywiście, to jest moja opinia, tak czuję po prostu, musi być sterowane czymś nadrzędnym. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić kilkuset tysięcznej chmary ptaków, która sobie po prostu decyduje na spotkanie się w jakimś tam miejscu, na przykład tutaj w Szkocji, tak, w Gretna. Jest oczywiście kilka innych miejsc na całym świecie, ale no, skupmy się może na tym. Gdzieś czytałem, że tutaj są największe te skupiska. Chyba największy w Europie właśnie pokaz te ptaki potrafią tutaj w Gretna robić, w Szkocji. No i pytanie teraz, jakim cudem te ptaki przylatują tutaj? Jak się porozumiewają i dlaczego postanawiają sobie w pewnym momencie latać w taki synchroniczny sposób po niebie? Po co? Co to ma na celu i dlaczego te ptaki lecą tam? Skąd one wiedzą, że tam mają lecieć? Kto im to nakazuje? Co im to nakazuje? Jaki instynkt? Za sprawą czego one to robią? One chcą to robić, nie? Oczywiście to są pytania, na które nikt mi nie odpowie, chyba że zapytam jakiegoś szpaka. No jednego tutaj mam, no to może on mi odpowie, ale uwierzcie, że nie odpowie, bo pytałem i nie chce mi powiedzieć, ale on wie. No właśnie, on wie czegoś, on wie coś, czego my nie wiemy. Człowiek niestety jest takim stworem, taką istotą, która właśnie jak nie wie, to będzie wymyślać. No i mnie już od jakiegoś czasu nie interesują wymysły innych ludzi, to co ludzie myślą o czymś, tylko interesuje mnie to, co ludzie wiedzą na jakiś temat. A wiedza w przypadku tej tajemniczej murmuracji szpaków jest mizerna, aczkolwiek no... Jest to dalej badane, tak? No ja się postaram w tym roku udać tam do Gretna. Jak widzicie, nie mam tam już bardzo daleko. No i nagrać to i może się czegoś więcej dowiem na ten temat. Nie wiem. Postanowiłem zainteresować was tym zjawiskiem. Szczerze, ten materiał, który wam teraz tutaj nagrywam i który teraz właśnie oglądacie, powstał wskutek mojego zdziwienia, że takie zjawisko ma miejsce. Jeszcze raz przypomnę. Te ptaki z nie wiadomo jakiego powodu zbierają się w jakąś grupę i sobie po prostu latają w określonym miejscu, w określonych miejscach one to robią. To jest też ciekawe, nie wszędzie, ale w określonych miejscach. Niektóre grupy dochodzą do kilkuset tysięcy osobników i robią coś takiego, to co widzicie na ekranie. I tak naprawdę nie wiadomo właśnie jaki jest powód tego. To z punktu widzenia wszelakiej ludzkiej logiki nie ma sensu po prostu, bo nie ma, no, bo jaki jest sens tego? Dla wielu z was może to być nudne, ale ci właśnie, którzy patrzą na to z innej troszeczkę perspektywy, z takiej, jakiej ja patrzę, że jest to coś więcej niż takie o sobie tylko randomowe latanie ptaszków, chciałbym się dowiedzieć, czy czujecie, że to coś oznacza, nie? Czy, bo jak dla mnie jest w tym magia, jest tym dla mnie wielka tajemnica i niezrozumienie, co tu się w ogóle odbywa. O co tu chodzi? Dlaczego te małe ptaszki zachowują się w taki sposób? Czym się kierują? Dlaczego tam przyleciały? Dlaczego chcą to robić? Może muszą to robić? Co im to daje? Czy to tylko przypadek?
Ciekawy też jestem, czy z punktu widzenia na przykład ewolucji ma to jakieś znaczenie. Ja oczywiście uważam, że ewolucja jest nieprawdą. I te zjawiska poniekąd mi to potwierdzają. No ale to już oczywiście mój indywidualny punkt widzenia. No musicie przyznać, że jest tutaj wielka tajemnica, która może kiedyś się rozwiąże, może nam kiedyś będzie dane dowiedzieć się, dlaczego takie zjawiska w ogóle mają miejsce. Jeszcze na koniec tutaj ciekawe komentarze pod tymi artykułami znalazłem. Ach, te zdjęcia są po prostu niesamowite. Ktoś napisał, wydaje mi się, że odtwarzają kształt pola magnetycznego Ziemi albo ruch gwiazd w galaktyce. Tak czy inaczej wierzę, że ma to dla nich także znaczenie duchowe. Zachowują się jak organizm połączonych umysłów. Ten komentarz jest bardzo ciekawy, bo ja też mam takie wrażenie, że te ptaki zachowują się jako jedność. No nie wiem, no nie da się tego chyba... Nie da się chyba tego nie widzieć, że one tworzą jeden, powiedzmy, no i... Jeden twór, jeden organizm, nie wiem jak to nazwać. To jest bardzo ciekawe. Tutaj jeszcze ktoś napisał... Podejrzewam, że tu w grę może wchodzić zjawisko telepatii. No na pewno jakoś się porozumiewają, to jest bez dyskusji. No, one jakoś tam się znajdują w tym miejscu. To jest po pierwsze, one muszą mieć w sobie jakiś trigger, który nakazuje im, kieruje nimi, aby po prostu poleciały w to miejsce razem. One tam przylatują z różnych zakątków, prawda? Na przykład do Gretna, z tego co czytałem. One to nie są tylko lokalne ptaki, tylko te ptaki potrafią kilkaset kilometrów przelatują, żeby tam się znaleźć. No i łączą się w taką wielką grupę, no i tworzą sobie te właśnie akrobacje powietrzne. Więc na pewno tu działa jakaś telepatia, ale oczywiście no nie wiadomo jak one to robią, no ale muszą się jakoś komunikować. No inaczej nie da się tego wytłumaczyć. Kolejny ktoś napisał, na owe zagadkowe, a po części mroczne zjawiska, promień światła i zrozumienia usiłował już dawno rzucić brytyjski uczony dr Rupert Sheldrake. Jego teoria rezonansu morficznego ma tłumaczyć skomplikowane i tajemnicze związki zachodzące w ogromnych zbiorowiskach drobnych organizmów, które ożywione wspólnym duchem zdają się tworzyć makroorganizm wyższego rzędu. Według tego biologa i filozofa przyrody poszczególne osobniki stada pozostają pod wpływem wspólnego pola morfogenicznego, zawiadującego poruszeniami takiej nieprzeliczonej chmary drobnych zwierząt. To coś w rodzaju ulotnej, chimerycznej, zbiorowej duszy i gromadnej inteligencji. Podobne zachowania są spotykane często również w świecie ryb i owadów. Coś w tym jest na pewno. Rupert Sheldrake to naukowiec znany z krytycznego podejścia do akademickiej, dogmatycznej nauki, wprowadzający konsekwentnie pierwiastek duchowy do dociekań nad tajemnicami materii i energii. Zgadzam się, odrzucanie przez współczesną, akademicką, dogmatyczną naukę tego pierwiastka duchowego, no jest sprzeczne z tym, co obserwujemy. Tu musi zachodzić coś, czego po prostu, po pierwsze, my nie obejmujemy naszymi rozumami, a po drugie, coś, co rządzi właśnie takimi zjawiskami jak to, a człowiek postanowił to odrzucić. No i oczywiście w imię dogmatu twierdzić, że nie, tu nie ma żadnych duchowych przyczyn i tak dalej, nie? No są to oczywiście rzeczy, które ciężko jest tak jednoznacznie udowodnić i opisać, no ale sami widzimy, że te zjawiska no są dowodem na to, że dzieje się tutaj coś grubego, nie? Po prostu coś niesamowitego. No i w sumie z tym chciałbym was zostawić. Przemyślcie sobie tą kwestię. Nie wiem, jestem ciekaw właśnie, czy dla was też jest to takie tajemnicze i fascynujące jak dla mnie. No może po prostu uważacie, że to nic wielkiego i nie ma o co robić szumu. Tak czy siak, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć.